Cześć kochani, witajcie. Tu Sonia z fanpage'a, Sonia Kwiatkowska-Jazdy Konne. Dzisiejszy film, który nagrywam, jest skierowany dla konkretnej osoby, do konkretnej osoby, a mianowicie jakiś czas temu jedna z użytkowniczek o takim niku strasznym, śmierć XD, skomentowała mój podcast i poprosiła mnie o stworzenie filmiku na temat pracy z młodym koniem, a także o tym, jak cieszyć się z małych sukcesów. Więc, śmierć to jest dzisiejszy podcast dla Ciebie. Ja Ci odpisałam, że nie zajmuję się w swoich podcastach udzielaniem rad trenerskich. Natomiast, to co mogę zrobić z mojej strony, to przyjrzeć się takiemu psychologicznemu aspektowi samotnej pracy z koniem. No bo zazwyczaj, jak ktoś pyta o to, to faktycznie okazuje się, że pracuję z koniem sam na sam. I właśnie tutaj jest taka szeroka przestrzeń do wpadania we frustrację, ponieważ brak tego odbicia, e, brak tego lustra w postaci trenera, e, brak tej osoby stojącej z boku i obserwującej nas, powoduje, że zapominamy o kilku ważnych kwestiach. No i postanowiłam zrobić taki pod, podcast, który obejmie rady, jak pracować samotnie z koniem, żeby po prostu jak najmniej się frustrować. E, jest to oczywiście bardzo trudne. I ja naprawdę polecam jednak zawsze korzystanie z rad trenera. Sama również, oczywiście, jeżdżę sama na co dzień, ale skaczę na przykład zawsze z trenerem. Konsultuję się regularnie i uważam, że jest to bardzo ważne na każdym etapie jeździectwa. Także tutaj na wstępie naprawdę bardzo do tego zachęcam. Jednak zdaję sobie sprawę z tego, jak wygląda rzeczywistość i patrząc na grupy na Facebooku, na jakieś fora internetowe i fanpage. E, Łatwo domyślić się, że wielu młodych ludzi pracuje samodzielnie na co dzień. Niestety bardzo często nie posiadają oni odpowiedniej wiedzy, tworząc dookoła siebie masę niebezpiecznych sytuacji i tym samym popadając w taką rosnącą frustrację i takie poczucie braku rozwoju. I ten brak rozwoju zawsze powoduje, że jesteśmy na siebie wściekli, zazdrośni o innych. Generalnie generuje to masę złych rzeczy, masę złych emocji. Natomiast no jest jak jest, dlatego postaram się znaleźć w tym jakiś złoty środek i faktycznie pomóc, a nie krytykować. <laughs> I myślę, że to wynika z wielu przypadków, że ktoś pracuje sam. Tutaj jest aspekt na pewno finansowy. Ktoś może nie mieć pieniędzy, albo mieszka w miejscu, gdzie nikt nie dojeżdża. Też znam taką osobę, która mieszka na takim przysłowiowym. Zadupił, brzydko mówiąc, i po prostu tam nikt nie chciał przyjechać za żadne pieniądze, albo po prostu nie ma warunków do, do pracy nie ma placu, nie ma y, gdzie jeździć, więc też y, nie ma gdzie tej osoby zaprosić. I pierwsza taka rada: co robić, jeśli faktycznie na te treningi nie ma kasy bądź możliwości to przede wszystkim dużo czytaj, oglądaj i interesuj się. Ja w swoim życiu przeczytam masę książek i byłam na wielu szkoleniach, i uważam, że jest to wiedza absolutnie potrzebna. Oczywiście jasne, ona nie wynagrodzi wam wiedzy praktycznej, ale jest bardzo potrzebna chociaż na te chwilę jak jesteście sami, jak nie macie jak się rozwinąć dalej. Nie szukajcie tej wiedzy na forach internetowych. Każdy ma inny przypadek. Ja w poprzednim. Podkaście mówiłam, dlaczego te internetowe rady naprawdę nie mają sensu. Na takich forach wypowiada się masa ludzi. Oni często nie mają pojęcia lub nie zdają sobie nawet sprawy, że ich rady mogą po prostu zaszkodzić. Nie zwracają uwagi na anatomię człowieka, na biomechanikę konia, na bezpieczeństwo wasze, na wiele rzeczy nie zwraca się uwagi, więc nie ma sensu tego słuchać. Nie stać was na treningi. Pojedźcie w weekend do najbliższego Dużego Środka i zapytajcie, czy możecie oglądać treningi innych. W trójmieście na przykład można pojechać na hipodrom do Sopotu. I jest tu tylu trenerów, których można posłuchać i powyciągać wnioski z efektów pracy z koniem, że nie wyobrażam sobie, żeby chociaż czegoś z tego nie wynieść. Czyli ja tak na przykład zaczynałam, tak? Jak nie miałam możliwości e, trenować regularnie, bo ja też nie miałam łatwego jakby wejścia w ten świat jeździecki. To jeździłam i słucham treningi. Już nie wspominając o tym, że robię to do dzisiaj, jak na przykład zapraszam moich trenerów na szkolenia z moimi uczniami. Ja cały czas chodzę za nimi. Ja cały czas spaceruję, słucham, chłonę jak najwięcej. Uważam, że jest to wiedza absolutnie niezbędna. Jeśli chodzi o przydatne książki, jest ich bardzo dużo, ale ja zawsze gdzieś tam zwracam uwagę na taki. Mój kanon i to jest Harmonia Jeźdźca i Konia, to napisała Sally Swift bodajże. Bardzo fajna książka, bo mówi w sposób obrazowy o jeździectwie. Naprawdę można bardzo dużo z tego wyciągnąć, więc zawsze polecam zarówno instruktorom, jak i jeźdźcom. Cały kanon Gerda Heuschmana i jakieś poradniki tego typu. Gerd Heuschmann jest niekwestionowaną, niekwestionowanym autorytetem. I bardzo dobrze jest przeczytać jego spojrzenie, jego takie weterynaryjne spojrzenie na jeździectwo. Ciekawym źródłem są także filmy o psychologii koni. Jest ich coraz więcej. Pokazuje się tego coraz więcej w internecie. Do tego jest dostęp za darmo, więc można to oglądać. Książka Krzysztofa Skorupskiego, psychologia konia. Jedna z niezbędnych książek, tym bardziej, że no, dostęp też do tego mamy bez problemu. I ten temat psychologii konia jest bardzo ważny, ponieważ daje nam to wiedzę w zakresie takich związków przyczynowo-skutkowych. Przede wszystkim musimy na początku zrozumieć, jak pewne rzeczy rozumie koń, żebyśmy my mogli rozumieć tego konia. Jeśli nie jesteśmy w stanie wejść w głowę konia i zastanowić się, jak konie odbiera daną rzecz, to bardzo ciężko będzie nam tego konia prowadzić w taki świadomy, dobry sposób. Polecam także wpisy na facebookach, na jakichś blogach fizjoterapeutów, szkoleniowców, raczej nie młodych ludzi, tylko takich już specjalistów. Oni bardzo często opisują bardzo fajne przypadki, które mają wpływ później na trening, więc z tego też y, absolutnie tą wiedzę można czerpać. Y, no i ja uważam, że faktycznie ta literatura, te artykuły, ta cała wiedza, żeby być w ogóle na początku obytym z tym koniem, jest koniecznością, jeśli już faktycznie nie masz możliwości zdobywać tej wiedzy w sposób praktyczny. I kolejne rzeczy będę skupiać e, na waszym podejściu, bo nie jestem w stanie nauczyć was niczego przez internet, tak? Więc nie powiem wam, jak dojść do danego konia, jakby absolutnie nie chcę iść w tym kierunku. Bardziej chcę, żebyśmy przyjrzeli się, jakie są problemy w takiej samotnej pracy z końmi i jak ewentualnie się ich wyzbyć. I wypisałam sobie trzy takie rzeczy, i to jest frustracja, kiedy mój koń mnie nie słucha, druga to jest brak motywacji do pracy takiej samotnej, a trzecia to jest brak materiału, brak możliwości. I patrząc na pierwszy problem, wszystko sprowadza się właśnie do braku wiedzy. Czyli mamy sytuację, w której chcemy konia czegoś nauczyć i coś nie działa albo coś przestaje działać. Na przykład, jakaś bardzo popularna sprawa. Koń zaczyna wyłamywać i nie chce już skakać. Skakaliśmy sobie przez te nasze przeszkody z balotów, desek i opon, i nagle koń przestaje nam skakać, nie chce, jakby nie działa. <grym> Zepsuł się, tak? Coś się zepsuło. Jeśli nie jesteś w stanie załatwić tego problemu, nie masz jakby pomysłu na niego, to jakby już jest oznaka tego, że nie powinieneś robić tego sam. Natomiast e, jedyna możliwość, jaką ja tu widzę, to zaprzestanie na jakiś czas, a bardziej spróbowanie zaprzestania wykonywania tego elementu i rozpoczęcie pracy od elementu prostszego, który nie sprawia Wam problemu, który macie bardziej przerobiony. Czyli nie kłócisz się z koniem, nie każesz mu skakać, tylko wracasz na przykład do pracy na drągach, a później skaczesz z kusa na małych przeszkodach, a potem na ciut większych. I powoli próbujesz ten problem załatwić, Czyli wracasz do takiego punktu wyjścia, coś, co jest proste. Jeśli chwilę jest dobrze i znowu na przykład na wyższej przeszkodzie ten problem wraca, nie sądzę, że jest to do zrealizowania bez odpowiedniego trenera. Spróbuj, bo może to jest kwestia jakiegoś jednego błędu. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby w razie jakiegoś takiego problemu na treningu po prostu zejść poziom niżej. I spróbować jeszcze raz, bo w momencie, kiedy zaczyna się jakiś problem, bardzo często zaczynamy się tym stresować, boimy się tego, jednak jak koń nam wyłamie przeszkodę 1,20 m, to jest zupełnie inna sytuacja niż jak nam wyłamie przeszkodę 80 cm. Więc warto zejść do poziomu niższego i bazować na takim niskim poczuciu strachu. I dopiero kiedy ten element będzie jeszcze raz przepracowany, to powoli pięterkami budować ten. Progres. Mm. I teraz jeszcze kwestia tego, że jeśli faktycznie problem wraca zawsze w tym samym miejscu, to bardzo możliwe, że ten pułap jest po prostu za wysoki na to, żebyś robił to sam. Być może nie jesteś odpowiednio przygotowani, albo podświadomie boisz się tego, czy robisz jakiś ruch, którego koń się boi. No i potrzebujesz zatem treningu. Najważniejsze to umieć odpuścić i z pokorą powiedzieć sobie, że nie jestem na to gotowy. Ta niesamowita umiejętność dla każdego jest bardzo ważna skończyć trening wcześniej. Ja na przykład osobiście bardzo rzadko się denerwuję na koniu, raczej jestem oazą spokoju, ale jeśli czuję, że któregoś dnia mi nie idzie i wszystko jest nie tak, wracam po prostu do stępa, pracuję w stępie i nagradzam konia końcem pracy po wykonanym dobrze elemencie. Nie działam pod wpływem presji. To w ogóle nie powinno występować w pracy z koniem. Jakieś nerwy, brak czasu, frustracja. To są Twoi wrogowie, którzy nigdy nie pozwolą Ci się rozwijać. Jest masa rzeczy, które możesz robić z koniem sam. A jeśli na wyższych pułapach pojawia się problem, to spróbuj chociaż go skonsultować z inną osobą. I nie rób tego poprzez te wpisy internetowe. Nie rób tego poprzez szukanie komentarzy, yy, zmianę metod, poprzez założenie ostrzejszych pomocy albo coś w tym stylu. Bardzo pomocna będzie także myśl związana z pokorą. Stań przed lustrem i szczerze powiedz sobie, co umiesz, a czego nie umiesz. Jeśli czujesz, że nie umiesz nic i to Cię dołuje, niepotrzebnie. <laughs> Jeśli nie masz trenera, to prawda jest taka, że nikt Cię tego nie nauczył. Mój trener tak zawsze mówi, to nie jest Twoja wina, że nikt Cię tego nie nauczył ale masz teraz szansę na to, żeby to zmienić. Masz na to jeszcze czas. Ważne, żebyś był szczery sam ze sobą. Efekty nie biorą się z niczego. Nie porównuj się z ludźmi, którzy jeżdżą z trenerem kilka razy w tygodniu. Po prostu nie masz z nimi szans. Taka jest prawda. Jeśli ktoś stacjonuje w jakimś super ośrodku z fajnymi możliwościami, gdzie można codziennie skakać różne fajne kombinacje i ma kilka razy w tygodniu trening z trenerem, nie masz szans z taką osobą. Na dłuższą metę nie masz z nią szans. Nawet jeśli ta osoba jest mniej utalentowana niż ty, to i tak ostatecznie ona wygrywa ciężką pracą. To jest bardzo ważne. Jest masa możliwości, żeby odbić się od ziemi. Możesz zatrudnić się jako luzak za treningi, możesz uzbierać pieniądze czy pomagać stajni i uczyć się tam na koniach. Ja tak zaczynałam. Moi rodzice nie byli związani z jeździectwem. Cały czas musiałam o te konie walczyć, walczyć, walczyć. Um, to jest naturalne, że niektórzy muszą pracować więcej, żeby osiągnąć to, czego pragną. Ważne jest, żebyś nie patrzył na innych, tylko po prostu zajął się spełnianiem swoich marzeń, bo one same się nie spełnią. Problem drugi to brak motywacji. Jest tu zupełnie naturalne, kiedy nie stoi nad tobą żadna osoba, że po prostu nie chce ci się. Zła pogoda, coś mi nie szło. Niewygodne siodło i tak dalej. Znajdź sobie mały cel. Wypisz sobie listę rzeczy, które chcesz zrealizować z koniem w danym tygodniu. Ja na przykład moim uczniom zapisuję w taki sposób taką pracę domową: eee, da się przestawić. Oni teraz sami piszą do mnie, jeśli ja zapomnę im ją wysłać. Sami chcą, bo potrzebują tego celu. Nie kreują jeszcze go sami, albo po prostu nie chcą kreować sami tego planu zajęć. Znacznie łatwiej jest realizować coś, co założy się odgórnie. I to nie muszą być konkretne elementy, weź sobie program na bronzową odznakę chociażby i podziel zadania na dwa dni. Trzecim dniem może być wyjazd w teren, a czwartym i piątym praca na drągach. Jeśli nie umiesz tego zrobić w galopie, popracuj w kusie. Jest masa ciekawych układów w internecie, które można zrealizować. Również drągi wstępie są fantastyczną sprawą. Nie muszą być to skomplikowane układy. Na początek wystarczy kilka drągów, które przyjrzysz wstępie i skupiasz się na rytmie. Sprawdzasz, czy koń porusza się z taką samą częstotliwością stawiania kroków na drągach i na prostej, zwykłej linii. Możesz ustawiać je na wprost, po łuku, powtarzać je długi czas. I taka praca w wstępie zawsze z działaniem do przodu, zawsze rozwija, choć często no, nie jest szanowana przez jeźdźców. No i trzeci problem to jest brak materiałów. Jeśli masz przydomową stajnię, to często nie masz w niej warunków do pracy. Szczególnie w zimie tak się dzieje. To, co musisz mieć, to jest plac, co najmniej ten 20 na 40 metrów, czyli taki standardowy, bez dziur, spadów i kretowisk. Jeśli nie masz szans na zmontowanie czegoś takiego na swojej ziemi, możesz wiele rzeczy przepracować w terenie. Też mam taką uczennicę, która po prostu w momencie, kiedy jej plac no nie wygląda za dobrze ze względu na, podło na podłoże, na pogodę. Ona po prostu robi część rzeczy w terenie i to jest fantastyczne. Nawet jazda przez taki mały tor przeszkód z gałązek, małych kłód czy kałuż może być fantastyczną zabawą i rozwijającym ćwiczeniem. Kiedyś z dziećmi, z którymi prowadziłam obóz iść dziecki, wyjechałam w teren półlewie. I naszym zadaniem było omijanie wszystkich kałuż na drodze. Było ich bardzo dużo, bo <t> <t> ta droga była bardzo dziurała. Eee, konie były super wystreczowane, a dzieciaki mogły poćwiczyć kierowanie. Naprawdę można robić wszystko. Gałązki można ułożyć jak drągi czy szeregi gimnastyczne. Ja pamiętam też taką śmieszną rzecz, jak Wojtek, mój trener, e, opowiadał kiedyś, jak ćwicząc do WKKW, skakał przez grządki pożyczek, które miały takie idealne odległości na koński galop, więc można, nawet e, ćwicząc do WKKW. Takich możliwości jest w terenie mnóstwo: jazda z górki, jazda pod górkę, galopy po łukach, w zakrętach, spacery w błocie, galopy brzegiem morza to wszystko jest dla konia bardzo, bardzo rozwijające i może być naprawdę takim dobrym sportowym treningiem. Jeśli posiadasz jednak plac, to warto także inwestować w przeszkody. Najważniejsze będą na początku drągi. Nie są one bardzo drogie, może udać się kupić ich po kilka sztuk. Ewentualnie możesz wyprosić kogoś o zrobienie mniej profesjonalnych i po prostu je pomaluj. Pamiętaj jednak, żeby nie miały ostrych elementów i spełniały odpowiednie warunki. I drągi na początku możesz położyć na czymkolwiek, na czymś takim, no, na czymkolwiek, no, w sensie czymś bezpiecznym, jak na przykład baloty słomy, opony. Na, na początku wcale nie są potrzebne stojaki. Ja do teraz mam zdjęcia, jak skaczemy po prostu przez baloty słomy. Um, jednak wiadomo, jest to dużo wygodniejsze, tak? No ale czasami nie ma możliwości. W internecie jest masa takich lifehacków, które można wykorzystać na placu. Tak jak znane na przykład nocniki używane jako podstawa do kawaletti. Także poszukaj, bo naprawdę da się to zrobić. No, chyba że ktoś ma też utalentowanego brata, który jest w stanie zrobić taki jak sam. Też mam takich jeźdźców, którzy takie rzeczy robią sami. Także cały świat przed Wami. Wszystko da się zrobić, jeśli się tego chce. Jeszcze raz zachęcam Was jednak do inwestowania w treningi lub chociaż konsultacje, a także zbieranie informacji z różnych miejsc. Ważne jest, aby utrzymywać stały poziom progresu. Bo tylko on pozwala na to, by cieszyć się z tego, co się robi. I pamiętajcie już, o tym raz powiedziałam, ale powtórzę to jeszcze raz. Marzenia same się nie spełniają. Trzeba na nie ciężko pracować. Tak jak powiedziałam też poprzednio, moja rodzina nie była związana z jej dziedzictwem. I właściwie o wszystko musiałam walczyć sama. Ale da się. Trzeba bardzo chcieć, pracować i czasami po prostu pchać się oknami do odpowiednich ludzi. A jak cię wyrzucają oknami, to nie wiem, wchodzić kominami. Także bardzo, bardzo Wam polecam. Dziękuję Wam za odsłuchanie, i mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu ten podcast był dla Was pomocny, szczególnie dla Ciebie, śmierć, bo dla Ciebie go zrobiłam. Także mam nadzieję, że go usłyszysz i, i że coś tam z niego pozytywnego wyciągniesz. Na dzisiaj to wszystko i do usłyszenia za tydzień.